Witamy na stoisku firmy Evo Lights na targach Pro Light & Sound we Frankfurcie. Cóż mam przed sobą? Konsoletę, którą prawdopodobnie już mieliście okazję zobaczyć, chociażby u nas w studio. My mamy wersję D9, tą mniejszą, 215 z jedną tą strefą ekranu i suwaków. Tu mamy tą flagową konsoletę, która ma te wszystkie zalety. Może nie będę powtarzał, mamy film bodajże nagrany chyba rok temu, w którym można zobaczyć dużo o tej konsolecie. Nic się nie zmieniło, zmieniło się tylko na lepsze. Jest nowy soft, komunikacja z serwerem, Synergy, klawisze MX Keys, zmotoryzowane suwaki, wyjątkowy T-bar i co jest wyjątkowe? Bardzo dużo dotykowych ekranów. Ekranów, które mogą wyświetlić nam treść z media serwera. Ekranów, w których możemy sobie sterować urządzeniami oświetleniowymi i tak dalej, tak? 5 kół parametrów, tak zwana rolka z Saturn Ringiem, jak ja to mówię, czy manipulator kulowy, jak zwał, tak zwał. Rolka dimera, wyświetlacz specjalny do rolki dimera. Wyświetlaczy jest tutaj cała, że tak powiem, dzika masa. Mamy tutaj serwer, net procesor, czyli procesor, który przetwarza ten sygnał. To wszystko jest spięte właśnie w systemie Synergy. I mamy visualizer capture'a na komputerze, visualizer capture'a wbudowany w konsoletę, co jest ważne. Z tej konsolety, że tak powiem, narodziło nam się coś nowego, coś, co jest premierą tych targów. Z tej konsolety narodził nam się mobile? Nie, nowe T3. Nowe T3, konsoletka, która w tym dokładnie case'ie przychodzi. Ta konsoletka, zaraz pokażemy ją, że tak powiem, podłączoną. Ma suwaki, klawisze, które są tożsame z suwakami, klawiszami, jeśli chodzi o wersję właśnie D9. Ta konsoletka, jak widać, możemy ją sobie tutaj zazipować i wziąć praktycznie jak laptopa pod pachę do samolotu bez żadnego problemu. I tak jak mówiłem, klawisze tożsame z Diamondem, suwaki tożsame z Diamondem. Dużo zalet. O zaletach, jeśli chodzi o funkcjonalność, opowiem może tutaj przy stanowisku, na którym mamy kolejną premierę, bo są dwie. Jest to oczywiście T3 i Wing. Ten Wing, jak widać, to taki sam form factor, czyli taka sama obudowa jak właśnie T3. Mamy oczywiście więcej suwaków, bo to jest takie pole, powiedzmy, Wing rozszerzający suwaki. Go można, taka ciekawostka, oczywiście podłączyć do każdej konsolety, która ma najnowszego Titana. Nawet do, w zasadzie, jak nie pamięć nie myli, to chyba do Tigera nawet dwójki można było ją podłączyć. O ile oczywiście ma najnowszy soft. Co ona ma w sobie? Ma w sobie, może wyjmę tego, momencik. Będzie to tu prościej pokazać. Ma 4 linie DMX-owe, co jest ważne, konsoleta standardowo obsługuje 16, ale można ją rozszerzyć do 32 i 64 linii po Artnecie. Mamy wyjście na kod liniowy, czasowy, czy też wejście. To znaczy, wcześniej mieliśmy, jak nie pamięć nie myli, w Mobile MIDI. Tu mamy z kolei kod czasowy, który bardzo dużo ludzi chciało mieć. USB-C 3.1, każdy komputer, nawet tablet z Windowsem może to obsłużyć. Jak widać, ja w ogóle to jedną ręką wziąłem, no mobile'a tak bym chyba nie dał rady, prawdopodobnie. To urządzenie naprawdę bardzo mobilne, bardzo lekkie, spokojnie nam z takim na przykład właśnie tabletem z Windowsem, tudzież z małym komputerem z ekranem dotykowym, bo to oczywiście jest ekran dotykowy. O softie nie będę mówił, ponieważ ten soft tak naprawdę to jest cały czas ten sam soft i to jest spora zaleta tego producenta. Czy mamy flagowy z tymi kilkunastoma ekranami stół, czy mamy właśnie wersję, którą bierzemy pod pachę, wszystkie mają ten sam soft. Czyli zrobimy na przykład show na tym, przysiądziemy się na kwarce, na arenę, na dużą D9. Wszystko możemy zrobić na jednym w zasadzie softcie. W sumie nie wspomniałem jeszcze, co tu mamy z drugiej strony. Mała rzecz, a cieszy. Mianowicie oczywiście nóżki. I na tych nóżkach oczywiście urządzenie pięknie stoi, żebyśmy mieli dobry kąt. Tak jak tamte urządzenia z Wingiem sobie stoją, żebyśmy mieli wygodny kąt do pracy. Koła parametrów. Wszystko się bardzo fajnie klika, tak jak pierwszy raz robiłem ten film, pamiętam, odnośnie D9, to bardzo mnie cieszyły te klawisze. Jak ktoś dużo pracuje na klawiaturze, to doceni dobre klawisze Cherry MX. Podświetlone oczywiście i tak dalej. Super premiera, naprawdę cieszy mnie to urządzenie, jak wszystkich, których już słyszałem dobre opinie na ten temat.
Więc polecamy. Niedługo będziemy mieli je u siebie w firmie. Można je będzie podotykać, przetestować, zabrać na jakąś sztukę. Polecamy serdecznie. Avolite. Targi Frankfurt 2023.